Mam tutaj taki żółty prostokąt. Wiem o nim dwie rzeczy, że jego pole wynosi 60, a jeden z boków ma długość 10. W drugim prostokącie znam jego obwód i jeden z boków, a w pozostałych prostokątach znam po dwa boki. Chciałabym wiedzieć, który z tych prostokątów ma taki sam obwód lub takie samo pole jak ten żółty. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i wykonania obliczeń na kartce. Sprawdź się. Zaraz rozwiążemy tę zagadkę razem. Zatrzymaj ten film teraz. W porządku, bierzmy się do odkrycia tej zagadki. Przy żółtym prostokącie znamy pole. Jak się obliczało pole, pamiętasz? Pole prostokąta to pomnożone przez siebie jego dwa wymiary, czyli długość i szerokość. Czyli 10 razy coś ma być równe 60. W takim razie ten drugi bok, jaką musi mieć długość? Jego długość to będzie 6. 10 razy 6 daje nam 60. Teraz będę mogła obliczyć jego obwód. Obwód to suma wszystkich boków. 10 dodać 6 to jest równe 12. Tutaj też będzie 10, tutaj będzie też 6, zatem 10 dodać 6 to jest 12. 10 dodać 6 to jest 16. Tutaj też jest 10, to jest 26. I tu jest 6, to jest 32, czyli obwód to jest 32. Obwód możesz też liczyć w inny sposób. 10 dodać 6 to jest równe 16 i można pomnożyć przez 2, bo tutaj też takie same wymiary będą na dwóch pozostałych bokach, czyli 10 dodać 6 to jest 16 razy 2, 32. W porządku, idziemy dalej. Tutaj mamy ciekawe wyzwanie. Ten prostokąt ma podaną długość i obwód. Musimy znaleźć pomysł na obliczenie tego drugiego boku. Ja już zdradziłam taką sztuczkę wcześniej, ale podpowiem Ci teraz. Jeszcze raz, jeden bok dodać drugi bok to będzie połowa obwodu. Połowa tego obwodu to 17, czyli ten bok dodać 5 ma być równe 17. Zatem ile tutaj powinnam wpisać? Bardzo dobrze, tutaj będzie 12. 12 dodać 5 to jest 17, a 17 razy 2, bo tutaj też mamy takie dwa boki, to jest 34. Znamy obwód, znamy boki, to będziemy potrafili policzyć teraz pole tego prostokąta. Pole to ten bok razy drugi bok, 12 razy 5 to jest równe 60. Zobacz, ten prostokąt ma taką samą powierzchnię jak żółty, ale inny obwód. Ciekawe, prawda? Idziemy dalej. Mam teraz zielony prostokąt, tak naprawdę jest to kwadrat, bo ma wszystkie boki tej samej długości. Zaczniemy od obliczenia pola. Pole jest równe 8 razy 8, czyli 64. Obwód. Ile jest równy obwód? Wiesz już? 8 dodać 8 to jest 16. I tutaj też mamy 8 dodać 8, czyli możemy napisać, że to jest 32. Ten prostokąt, ten kwadrat ma inne pole, ale taki sam obwód jak nasz żółty prostokąt. Idziemy dalej. Pole kolejnego prostokąta. Tu jest prosta sprawa ponownie, bo mamy podane dwa boki. 4 razy 15 jest równe 60. A obwód będzie ile wynosił? Tu mamy 4, tu mamy 15. Tutaj też jest 4 i tutaj też jest 15. 4 dodać 15 to jest 19. I tutaj też mamy 19. 19 razy 2 to 38. Ten prostokąt ma pole równe 60, ale obwód już jest inny. Ten wcześniejszy prostokąt miał taki sam obwód, ale inne pole, a ten prostokąt miał takie same pole. Ok? Idziemy dalej. Ostatni prostokąt. Pole jest równe ile? 20 razy 10, bardzo dobrze, czyli to jest 200. I obwód jest równy ile? 20 dodać 10 to 30, czyli obwód jest równy 60. Ten prostokąt ma zupełnie inne pole i inny obwód niż ten żółty prostokąt. Zagadka rozwiązana.